Witam serdecznie jeszcze raz. Nazywam się Anna Sobolewska. W imieniu firmy EPI Expert witam serdecznie Państwa na webinarze poświęconym zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem epidemiologicznym w firmie. Nowa rzeczywistość, z jaką musimy się mierzyć my, jak również wszyscy przedsiębiorcy, która jest bezpośrednio związana z pojawieniem się nowego wirusa, który jest ogromnym zagrożeniem dla funkcjonowania firm, przyczyniła się do tego, że powstała firma EPI Expert jako odpowiedź na potrzeby rynku. Nasi eksperci podzielą się z Państwem dzisiaj podczas tego spotkania swoją unikatową wiedzą dotyczącą zarówno samego koronawirusa, tego jak sobie z nim radzić, w jaki sposób zarządzać ryzykiem, minimalizować ryzyko zakażenia, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo sobie, swoim pracownikom, klientom. Podzielą się swoją wiedzą zarówno techniczną, popartą medycznym doświadczeniem, ale również wiedzą zdobytą podczas zarządzania różnymi firmami, również w sytuacjach kryzysowych. Króciutko przedstawię agendę naszego spotkania. W ciągu godziny chcemy przedstawić Państwu następujące zakresy. Nasi eksperci kolejno odpowiedzą. Pan doktor Jarek Oleszczuk przedstawi, opisze sytuację koronawirusa, ale również przedstawi możliwe następne pandemie, które mogą nas czekać, jak się to odbije biznesowo na firmach, ale również przedstawi, jakie są wdrożone, rekomendowane na świecie rozwiązania. Doktor Marcin Zawadzki przybliży nam temat testów, które, jak często należy robić i co oznacza wynik. Ja przedstawię Państwu, jak efektywnie można zarządzać ryzykiem epidemiologicznym, żeby zapewnić bezpieczeństwo w firmie. Profesor Michał Grzymała-Kazłowski przedstawi ze swojej strony wszelkie rekomendacje, jak zabezpieczyć infrastrukturę w miejscu pracy, tak żeby zarówno klienci, jak i personel był bezpieczny. I na końcu dr Jarek Oleszczuk krótko przedstawi ofertę EPI Expert, z której Państwo będziecie mogli skorzystać, jeśli poczujecie taką potrzebę. Nasz webinar będzie nagrywany. Dostaniecie Państwo po zakończeniu link z możliwością odtworzenia ponownie. Również podczas tego webinaru będzie możliwość zadawania pytań na czacie. Nasi eksperci w miarę możliwości będą na bieżąco odpowiadać. Zachęcam serdecznie do zadawania pytań, bo jakby jest to jedyna cenna okazja, żeby wykorzystać obecność tych znakomitych osób, niezwykle doświadczonych, do tego, żeby jakby rozwiać swoje wątpliwości. Jako pierwszego zapraszam do wystąpienia doktora Jarka Oleszczuka. Temat COVID-19 i następne pandemie. Konsekwencje biznesowe na kolejne lata, przykłady wdrożonych rozwiązań na świecie. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję Aniu za przedstawienie. Bardzo mi miło, cieszę się, że Państwo dołączyli do naszego webinaru, który też jest nagrywany, więc będzie można go otworzyć później. Proszę Państwa, kilka słów o pandemii. Bo tutaj już wydaje się, że w Polsce przynajmniej ogłoszono koniec pandemii, wszyscy szykujemy się na wybory i wydaje się, że pandemia się zakończyła. Niemniej jednak, patrząc na to, co się dzieje w świecie i to, co się dzieje nawet u nas, to pandemia trwa, koronawirus jest z nami i będzie z nami prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat, bo wiem, że wszyscy czekamy z utęsknieniem na szczepienie na koronawirusa. Natomiast po pierwsze należy pamiętać, że szczepienia nie są stuprocentowe i podczas gdy niektóre szczepienia rzeczywiście działają bardzo dobrze, zakładając, że wyszczepiana jest bardzo duża populacja osób, zaraz też o tym opowiem, o tak zwanej odporności grupowej, ale też musimy pamiętać o tym, że wirusy typu właśnie koronawirusów mutują dosyć często i wprawdzie ta szczepionka będzie działała, to większość badań na dzień dzisiejszy jest tak zaplanowane, żeby pokazać 70% skuteczność. Przypominam, że na grypę mamy szczepienia od wielu lat, od kilkunastu lat i one mają właśnie skuteczność około 50%.
Patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, to niektóre kraje już obserwują tą drugą falę, o której się często mówi. Nawet Niemcy, którzy tak świetnie sobie radzili tutaj na niebiesko, ostatnio widzą coraz więcej takich ognisk zakażeń czy w Nadrenii Westfalii, czy w Bawarii. Anglia trochę się ustabilizowała, Ameryka Południowa szaleje, w Chinach widzimy kolejny pik i kolejne zaostrzenia. W Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w niektórych stanach, bo powiedzmy te północno-wschodnie i północno-zachodnie stany w jakiś sposób już opanowały pandemię, to te stany południowe, Arizona, Floryda, Oklahoma, Południowa Karolina, one teraz zaczynają szczytować. O testach będziemy mówić, natomiast to, co chciałem tutaj podkreślić, to umieralność zależy od tego, jak dobrze testujemy i jak szeroko testujemy. To nie jest tylko kwestia, że chcemy wiedzieć, kto ma koronawirusa, kto nie, ale chcemy ograniczyć umieralność i dlatego ważne jest testowanie, testowanie, testowanie. O tym słyszeliśmy bardzo dużo i my nadal gdzieś tam jesteśmy raczej w tej, powiedzmy, jak to mówił kiedyś mój mentor, w górnej połowie, dolnej 1/3, jeśli chodzi o świat. Także jeszcze trochę przed nami. Odporność grupowa, o tym trochę mówiłem, to jest procent osób, które muszą nabyć odporność, żeby epidemia się zatrzymała. Nabyć odporność albo naturalnie poprzez przechorowanie, albo poprzez wyszczepienie. I tu w przypadku koronawirusa, oczywiście ta odporność grupowa zależy od tego wskaźnika reprodukcji wirusa, tak zwanego R0, słynnego. I dla koronawirusa to jest około 70%, przy właśnie założeniu, że ten wskaźnik reprodukcji to około 3, to ta odporność grupowa kształca się przy 70%. Przypomnę, że nawet w krajach, które wprowadziły dosyć niewielkie obostrzenia albo żadne, na przykład Szwecja, ta odporność grupowa na dzień dzisiejszy to około 7%, czyli 7% populacji przechorowało wirusa, co jest oczywiście i tak wielokrotnie, wielodziesięciokrotnie więcej niż zostało tych zakażeń wykrytych, natomiast nadal jest to 10 razy za mało, żeby wykształcić odporność grupową. Także, no cóż, tak jak mówię, good news jest taki, że szczepionka będzie w przyszłym roku. Bad news jest taki, że prawdopodobnie my nie dostaniemy tej szczepionki w pierwszej turze, no bo pewnie będą czy kraje, czy populacje, które będą objęte tymi szczepieniami po raz pierwszy i musimy się nauczyć żyć z koronawirusem. Nie tylko żyć, ale prowadzić biznes. I tutaj mój szacowny ekspracodawca McKinsey pochylił się nad tematem odmrażania gospodarek na świecie i podzielił te gospodarki w takiej matryce 2x2 w zależności od profilu ryzyka pracowników. I te dwie osie tutaj to mnogość kontaktów i bliskość kontaktów. No bo w sumie od tego zależy, jak bardzo ryzykowne są branże. Czyli z im większą liczbą osób stykamy się i im bliższe są te kontakty, tym mamy wyższe ryzyko. I tutaj w prawym górnym kwadrancie widzimy branże typu no właśnie sklepy spożywcze, szpitale, hotele, transport publiczny, restauracje i tak dalej, które mają obydwie te osie maksymalne. Z drugiej strony mamy branże, które mało się stykają ze światem zewnętrznym, czy te kontakty są dość dalekie, czy krótkie, typu uprawianie roli, typu architektura, typu budowlanka i tak dalej. Więc tutaj możecie Państwo sobie znaleźć na tej matrycy, gdzie jesteście i na tej podstawie mniej więcej pomyśleć, ok, to jakie w takim razie moja firma, moja branża ma ryzyko. I na tej podstawie pomyśleć, co w takim razie powinnam zrobić w 5 takich filarach, jeśli chodzi o przygotowanie do odmrożenia, czy potem już egzystencję z tym koronawirusem. Czyli co zrobić przed wejściem do zakładu pracy, co zrobić, jak zarządzić transportem do pracy,
co zrobić już w samym zakładzie pracy, jak upewnić się, że pracownicy jak już dojadą, to nie zarażą się. Tutaj trzeba podzielić ten zakład pracy na stanowiska pracy oraz części wspólne. I jak zarządzić kryzysem? To też jest super ważne, Ania o tym mówiła, bo kryzys się zdarzy. Cokolwiek byśmy nie robili i jakkolwiek byśmy próbowali zarządzać tą transmisją wirusa, no to trudno jest zbudować sito, które będzie perfekcyjne i nie będzie przepuszczało tego wirusa, więc musimy wiedzieć i mieć bardzo dobrze przygotowane procedury na potencjalny kryzys. I teraz kilka słów o tym, co robią inni. No właśnie, procedury. Opowiadam o procedurach. Znana firma, na pewno Państwu, Lear Corporation, przygotowała taki manual procedur właśnie epidemicznych, dedykowanych COVID-owi. Ma on 84 strony, można sobie go zdownloadować, nazywa się Safe Work Playbook. I tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, bardzo dużo rozdziałów. Tutaj widzicie Państwo spis treści. Można sobie poczytać naprawdę bardzo ciekawy, bardzo porządnie przygotowany manual. I na tej podstawie myślę, że sporo można zrobić. Druga sprawa, o testowaniu już mówiłem. I tu pracodawcy bardzo często przejmują tą pałeczkę testowania swoich pracowników. Amazon, słynnie już pewnie znane Państwu ogłoszenie o tym, że będzie testował wszystkich pracowników i w ogóle rozwija własny test i buduje własne laboratoria, które będą obsługiwały tylko i wyłącznie pracowników. Foxconn w Chinach i w Azji w ogóle już przebadał 50 tysięcy pracowników. Kancelaria adwokacka międzynarodowa Greenberg Traurig przebadała wszystkich pracowników biurowych, przetestowała. Więc pracodawcy już widzą, że podejście do testowania jest bardzo ważne i oczywiście należy pamiętać o tym, co te testy oznaczają, jak je interpretować i co robić dalej z tym testem, no bo to, że zrobimy test dzisiaj, to trochę jak z takim testem, Państwo na pewno wiecie, cukrzycy codziennie sobie badają cukier, no i ten poziom cukru no, zmienia się. I podobnie tutaj sytuacja się zmienia, możemy sobie zrobić test dzisiaj, wyjść do restauracji i drugiego dnia już mieć koronawirusa. Więc to nie jest tylko kwestia testowania, ale kwestia wdrożenia w sobie pewnych nowych nawyków. I tutaj w Stanach na przykład Zjednoczonych większość już dzisiaj Stanów wymaga wręcz od pracodawców, żeby robili taki codzienny screening pracowników pod kątem objawów koronawirusa, ale też pod kątem potencjalnego ryzyka zainfekowania poprzez przebywanie w miejscach, które są powiedzmy takimi miejscami typowymi, jeśli chodzi o szerzenie zakażeń, typu właśnie transport publiczny, restauracje, duże eventy itd. Tutaj taki przykład dość realny z biurowca z południowej Korei, z Seulu. Oni, Państwo na pewno wiecie, ale Koreańczycy naprawdę do perfekcji opanowali wszelkie procedury związane z testowaniem. I jest taki nawet opisany już przez tą koreańskie Centers for Disease Control and Prevention, czyli takie CDC koreańskie, taki case biurowca, w którym właśnie jedna osoba przyniosła koronawirusa do pracy, został on potwierdzony i potem przetestowano wszystkich pracowników, wszystkich mieszkańców tego biurowca, bo na dole były biura, na górze mieszkania i wszystkie rodziny, które miały potencjalnie styczność z pracownikami, w sumie 1200 osób i to przetestowano w ciągu 24 godzin od tej infekcji. Okazało się, że 90% zarażonych w całym biurowcu to osoby z 11 piętra, tylko i wyłącznie z jednego piętra, czyli ten wirus rzeczywiście dość dobrze penetruje, natomiast nie penetruje, no, nie wsiada do windy najczęściej. Być może wchodzi do wentylacji, tutaj profesor Grzymała-Kazłowski będzie o tym opowiadał, natomiast w takich zamkniętych pomieszczeniach on się świetnie szerzy i tu widzicie Państwo ten przykład, w tej jednej sekcji, tej górnej tutaj, prawie połowa pracowników została zakażona od właśnie od tej jednej osoby, więc
Tu ważne są te nowe zachowania, te procedury wejścia, wyjścia z budynku, żeby nie wszyscy się tłoczyli na jedną godzinę, procedury odwiedzin gości, higiena osobista, środki zabezpieczające, maseczki. Maski, proszę Państwa, działają wbrew temu, co się mówi. Maski ograniczają ryzyko transmisji o około 65% i generalnie już nawet są bardzo, bardzo dobre badania naukowe pokazujące już na takim organizmie żywym, czyli na populacjach ludzkich jest porównanie na przykład Nowego Jorku i reszty Stanów Zjednoczonych, gdzie w Nowym Jorku wprowadzono nakaz noszenia masek, wreszcie Stanów Zjednoczonych nie i rzeczywiście Nowy Jork opanował infekcję, reszta Stanów Zjednoczonych idzie do góry. Więc maski działają. Zachęcam Państwa do noszenia masek wszędzie. Organizacja pracy. Niekoniecznie wszyscy naraz, być może zmiany, być może zespoły, które zmieniają się co tydzień, co dwa tygodnie. Korzystanie z części wspólnych. Tu jest dużo możliwości, tak jak Państwo tutaj widzicie, taka duży open space, tutaj akurat biurowy, natomiast stołówka czy chillout roomy często mogą być takim miejscem. Infrastruktura powietrza, o tym będzie więcej, dostawy, procedury dostaw i tak dalej. Czyli takie procedury super ważne, nowe nawyki, które też wymagają wdrożenia i wchłonienia przez nas, przez pracowników, bo tego trzeba się nauczyć. Biurowce staną się takimi miejscami prawie że równie bezpiecznymi jak szpitale i to też za chwilę o tym. I myślę, że dużo bardziej będziemy patrzeć na to, jak się zachowujemy w biurowcach. I tu już mamy dosyć spore doświadczenia też w Polsce, jeśli chodzi o przygotowywanie biur właśnie do operowania w czasie pandemii i tu bardzo dużo bardzo ciekawych rozwiązań, które nie redukują do zera, ale znacząco minimalizują ryzyko transmisji wirusa w obrębie biura. Proszę Państwa, szkolenia są bardzo ważne, tak jak mówiłem, tutaj chodzi o nowe nawyki i tutaj tak obrazowo przedstawiam tylko, nie chcę straszyć, ale na podstawie badań epidemiologicznych z bardzo dobrych, bardzo szeroko opublikowanych, pobyt w restauracji więcej niż raz w ciągu tygodnia zwiększa ryzyko transmisji wirusa wielokrotnie, ponad trzykrotnie. Pobyt w środkach masowego transportu, publicznego transportu, niestety również wielokrotnie zwiększa ryzyko, nie mówiąc już o odwiedzinach kogoś w szpitalu zakaźnym. Natomiast mycie rąk po przyjściu do domu, tak, zmniejsza ryzyko o 60%, noszenie maski o prawie 70%. Więc bardzo, bardzo ważne i te zachowania, i dystansowanie społeczne. Jest taki kalkulator ryzyka 19andMe, powiedzmy niezwalidowany, ale w jakiś sposób oparty o badania naukowe. I według tego kalkulatora bliski kontakt z 5 osobami w ciągu tygodnia zwiększa ryzyko infekcji o 50-60%, więc bardzo ważne. I wreszcie procedury zarządzania kryzysowego w sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy kryzys, należy działać szybko, należy przygotować całą procedurę. No jest to typowa procedura kryzysowa, którą po prostu trzeba po pierwsze napisać, po drugie przetestować z zarządem i pracownikami. Bardzo ważna rola recepcji, bardzo ważna rola wszystkich pracowników. Jak wiemy, tutaj waży się to, czy zamkniemy cały zakład pracy na 2 tygodnie, czy tylko część osób pójdzie na kwarantannę na 2 tygodnie. I to jest super istotne, jak będziemy działać szybko, zdecydowanie, zgodnie z wcześniej przygotowanym i przemyślanym planem, to ryzyko zamknięcia całego zakładu pracy naprawdę redukujemy do minimum. Proszę Państwa, taka koncepcja bardziej niż jakaś sugestia, ale w tej pandemii wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale też za innych. I tutaj najłatwiej jest powiedzieć, ja jestem młody, jestem młoda i w zasadzie nic mi nie będzie. Natomiast pamiętajmy, że tak, młode osoby chorują raczej łagodnie, natomiast zarażają innych. I tutaj pamiętajmy o tym, że prawie połowa osób, to też udowodnione już badaniami wielo tysięcznymi na całym świecie, prawie połowa osób przechodzi infekcję COVID-19 praktycznie bezobjawowo, więc możemy nie mieć żadnych objawów, już nie mówiąc o lekkich, ale żadnych objawów i zarażać innych. Więc pamiętajmy, nośmy maski, przestrzegajmy zasad higieny, dystansujmy się społecznie. Bardzo dziękuję.
i do następnego, przekazuję pałeczkę następnemu speakerowi, Marcinowi Zawadzkiemu. Witam serdecznie. Jedną z najczęstszych słów, jakie powtarzają się w prezentacjach, coś, co zawsze wzbudza duże zainteresowanie słuchaczy, jest magiczne słowo testowanie. 7-minutowe kompendium na temat tego, co oznaczają testy, kiedy je przeprowadzać i jak rozumieć wyniki. Momentami może być troszkę akademicko, ale tak czy inaczej będzie szybko. Wyróżniamy 3 rodzaje przeciwciał. Przeciwciała serologiczne, antygenowe i molekularne. Przeciwciała serologiczne wykrywają przeciwciała, antygenowe wykrywają białkowe antygeny znajdujące się w otoczce wirusa, a testy molekularne, inaczej genetyczne, wykrywają materiał genetyczny wirusa. Jeżeli zerkniecie Państwo na schemat po prawej stronie, materiał genetyczny oznaczony symbolem 3 znajduje się w środku otoczki wirusa. Otoczka lipidowa to jest ten kolor niebieski, dwójeczką oznaczone antygeny, czyli struktury białkowe obecne na otoczce wirusa. Dwójka i trójka, czyli materiał genetyczny, otoczka z antygenami, to są części, powiedzmy w cudzysłowie, ciała wirusa, natomiast przeciwciała nie są częścią wirusa, tylko są wyrazem odpowiedzi immunologicznej produkowanej i są produkowane przez nasz organizm. Jak wygląda dynamika procesu zakażenia i powstawania poszczególnych przeciwciał? Wtargnięcie wirusa do organizmu zaczyna powodować zwiększenie, wirus dostaje się do organizmu i zaczyna się namnażać. W efekcie pojawia się odpowiedź immunologiczna organizmu polegająca na produkcji przeciwciał. W momencie, kiedy wirusa jest dużo, możemy wykrywać go testem PCR, natomiast z czasem, kiedy jego ilość zostaje zmniejszona poprzez działanie organizmu odpowiedzi immunologicznej, przeciwciała klasy IgM i IgG zwiększają swoje stężenie, natomiast stężenie wirusa się zmniejsza, tym samym test PCR-owy będzie już, może być ujemny, podczas gdy przeciwciała wykazują swoją obecność, tym samym te testy będą dodatnie. W dalszej części będę jeszcze używał sformułowań czułość i swoistość, one pojawiają się bardzo często, kiedy rozmawiamy o testach, warto zrozumieć te pojęcia. Czułość testu to zdolność wykrywania materiału w próbce badanej, czyli 100% czułość oznaczałaby, że wszyscy, którzy chorzy, którzy zostali zbadani, zostaną wykryci, ale oznacza to, że niektórym przypisze się atrybut bycia chorym w momencie, kiedy oni chorzy nie są. To określa się mianem wyników fałszywie dodatnich. Swoistość testu natomiast to nieomylność jego działania, nieomylność wykrywania materiału w próbce badanej. Teoretycznie, jeżeli mielibyśmy test o 100% swoistości, oznaczałoby to, że wszystkie osoby zdrowe zostaną oznaczone jako zdrowe. Ale tutaj z kolei wysoka swoistość wiąże się z możliwością wyników fałszywie ujemnych. A więc po kolei. Wykrywając przeciwciała klasy IgM w teście serologicznym na przeciwciała, wykrywamy ostre, oznacza to toczące się ostre zakażenie. IgM, tak zwane przeciwciała klasy, przeciwciała fazy ostrej, pojawiają się, co jest istotne, co najmniej około tygodnia po wtargnięciu wirusa do organizmu. Znaczy organizm musi wytworzyć tą odporność immunologiczną. Jeżeli wykonamy test we wcześniejszym okresie, za wcześnie niejako, wtedy będzie wynik tego testu ujemny, faktycznie będzie ujemny, ponieważ przeciwciał tych nie ma, ale nie oznacza to, że nie toczy się zakażenie. Jeżeli wynik jest dodatni, istnieje konieczność potwierdzenia go metodą RT-PCR, izolacja do tego czasu
do czasu wyjaśnienia, czy zakażenie się toczy. Przeciwciała IgG z kolei to są tak zwane przeciwciała pamięci immunologicznej. Stopniowo zanikające przeciwciała IgM przekształcają się niejako w przeciwciała pamięci IgG, które dowodzą temu, że tego, że organizm zwalczył infekcję. Ich wykrycie oznacza, jeżeli przy okazji nie wykryjemy przeciwciał IgM, bo taka sytuacja też może mieć miejsce, ich wykrycie oznacza, że jesteśmy odporni na zachorowanie, choroba została przebyta, osobę taką określa się mianem ozdrowieńca i co ciekawe, to są właśnie te osoby, którzy mogą być dawcą osocza dla osób chorych z infekcją. Jeżeli u osoby potwierdzono obecność przeciwciał IgG, jest ona względnie bezpieczna. Oczywiście były doniesienia o kazuistycznych przypadkach ponownego zakażenia, ale z pewnością takie zakażenia będą przebiegały łagodniej albo po prostu do zakażenia nie dojdzie. Antygen, tak jak na schemacie poprzednio, jest to część wirusa, w związku z czym można go wykryć w momencie, kiedy wirus dostanie się do organizmu, no i wykrycie jest tym bardziej prawdopodobne, im bardziej się namnoży. Badanie, wynik dodatni potwierdza obecność zakażenia i ta dynamika automatycznie jest podobna do dynamiki wykrywania w badaniu PCR. Dlaczego o niej mówimy? Dlatego, że jest tańsza i szybsza. Te wyniki uzyskuje się w bardzo krótkim czasie, kilkunastu minut i w związku z czym również należy do grupy tak zwanych testów przesiewowych. Jeżeli wynik pojawia się, jeżeli uzyskujemy wynik dodatni, istnieje konieczność potwierdzenia metodą PCR ze wszystkimi konsekwencjami. I wreszcie testy genetyczne, tak zwane testy PCR, to są te, o których słyszymy w mediach, to są te zliczane powszechnie i podawane jako wskaźnik testowania. Jak widać, to nie jest pełny obraz. Test RT-PCR, bo taka jest jego pełna nazwa, jest testem zmierzającym do wykrycia RNA wirusa, czyli materiału genetycznego wirusa. Badanie trwa najdłużej, jest najdroższe. Przyjmuje się, że jest to obecnie badanie potwierdzające infekcję. Ale w świetle tego, co widzieliśmy wcześniej, ujemny wynik PCR-u nie mówi, czy osoba nie była zakażona w przeszłości. O tym mówi tylko i wyłącznie poziom przeciwciał, a konkretnie przeciwciała klasy IgG. Dzisiaj wykrycie PCR to obowiązkowa kwarantanna, pozostawanie pod nadzorem PCR-u, pod nadzorem sanepidu, a żeby potwierdzić już po jednym wyniku dodatnim, konieczne są dwa wyniki ujemne, aby wykluczyć zakażenie. Na tym slajdzie podsumowanie i kilka dodatkowych informacji, a mianowicie to, o czym wcześniej nie wspomniałem. Przeciwciał poszukujemy we krwi, może być to krew z palca lub krew żylna, czyli we krwi, ponieważ jest to przeciwciało jest produkowane przez organizm, natomiast antygen białkowy wirusa i RNA wirusa poszukujemy w wymazach, czyli tam, gdzie wirus się namnaża. I warto zrozumieć, że celem badania na przeciwciała, zwłaszcza klasy IgM, to badanie przesiewowe, antygen tak samo badanie przesiewowe. Poszukując IgG poszukujemy odpowiedzi na pytanie o istnienie odporności, w tym tak zwanej odporności stadnej. Natomiast badanie genetyczne, PCR, to wyłącznie potwierdzenie aktywnego zakażenia. Podsumowując telegraficznie, mamy trzy rodzaje dostępnych testów diagnostycznych. Cel badania determinuje, jaki rodzaj testu należy zastosować. I krańcowe przykłady, test genetyczny jest najdroższy, służy potwierdzeniu zakażenia, a testy na przeciwciała, w tym przypadku właśnie IgG, służą ocenie stanu odporności danej osoby, odpowiedzi immunologicznej organizmu. Żaden test nie daje stuprocentowo pewnego wyniku. W każdym przypadku zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Wiedząc, jaka jest dynamika rozwoju odporności, nie można również popełnić błędu, jeżeli chodzi o moment zastosowania danego testu i wyciągania z tego wniosku. Może to zabrzmieć banalnie, ale efekty są brzemienne. Masowe testowanie ma na celu po prostu izolację osób chorych, jak gdyby temu ma służyć.
I natomiast odpowiadając na pytanie, które tutaj podglądam, a mianowicie z jaką częstotliwością należy przeprowadzać testy, tutaj zdania są podzielone. Z jednej strony można powiedzieć od tego, jaki jest cel wykonywania tych badań, ale jeżeli rozmawiamy na przykład o pracodawcy wykonujący testy u swoich pracowników, no to w pewnym sensie zależą również od budżetu. W naszym protokole postępowania, o którym jeszcze będzie na końcu, wykonujemy badania przesiewowo, badania na przeciwciała raz na miesiąc, a wszystkie wyniki wątpliwe potwierdzamy bądź testem antygenowym, bądź testem PCR-owym. Oczywiście można te wszystkie testy stosować odpowiednio częściej. Bardzo dziękuję, przekazuję pałeczkę dalej. Witam ponownie. Postaram się Państwu przedstawić swoją rekomendację i rekomendację, jak efektywnie poradzić sobie z problemem zagrożenia wystąpienia ogniska i zakażenia w firmie, w przedsiębiorstwie. Pojawienie się nowego wirusa sprawiło, że zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym stało się z dnia na dzień koniecznym elementem codziennej działalności każdej firmy. To, co do tej pory było przypisane działalności leczniczej, nagle stało się elementem funkcjonowania każdej firmy, każdej działalności. Jest to duże wyzwanie dla menedżerów, szczególnie tych osób, które nie mają wiedzy dotyczącej epidemiologicznych zakresów. Niestety, mimo że sytuacja nie wygląda na dramatycznie groźną, niezwykle groźna jest. Pozostanie taka w ciągu najbliższych, jak moi przedmówcy mówili, nawet 2 lat. Natomiast najświeższe doniesienia WHO wskazują, że kilka dni temu odnotowano rekordowy wzrost zachorowań, 183 tysiące nowych przypadków. WHO jednoznacznie mówi, pandemia przyspiesza. To niestety wiąże się z tym, że firmy będą ponosiły konsekwencje tego ryzyka, jakie wciąż z nami jest i wręcz narasta. Tak króciutko chciałam przedstawić Państwu te konsekwencje, bo ogólnie to my wiemy, że i obserwujemy, że koronawirus powoduje, że firmy tracą płynność finansową lub mają ją mocno ograniczoną, zaburzoną, odnotowują straty reputacyjne, które są bardzo trudne do odbudowania. Natomiast warto również wspomnieć tutaj, że jest bardzo wysokie ryzyko wystąpienia roszczeń ze strony zarówno pracowników, jak i klientów w stosunku do pracodawcy, do firmy. Mogą wystąpić, tak jak to miało miejsce we Włoszech, odszkodowanie z tytułu zakażenia, z tytułu pogorszenia stanu zdrowia, kosztów leczenia czy pogorszenia społecznego funkcjonowania. To niestety może przynieść kolejne duże koszty dla firm, które i tak zostały już tutaj mocno nadwyrężone tą sytuacją, która wymogła na nich czy ograniczenie działalności, czy też jak gdyby całkowite zawieszenie tej działalności. Bardzo ważne, to należy skutecznie zarządzać ryzykiem epidemiologicznym. Każdy menadżer musi mieć świadomość tego, że to od jego decyzji zależy, czy firma będzie bezpieczna i czy on jako osoba podejmująca ważne decyzje również bezpiecznym może się czuć, bo jak gdyby roszczenia, które będą kierowane w stosunku do firmy, no są również kierowane do osób zarządzających, które są bezpośrednio odpowiedzialne za decyzje, które podejmują. Zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym to niejako musi być codzienność, która w aktualnej sytuacji i tej, z którą musimy się zmierzyć przez najbliższe miesiące i nawet lata, musi być podstawą podejmowania wszelkich decyzji.
musi stanowić integralną część wszystkich procesów organizacyjnych w firmie. Muszą być to działania systematyczne, nie wyrywkowe, jednorazowe i ustrukturyzowane, bo tylko takie pozwalają uniknąć negatywnych skutków, czyli wystąpienia zakażenia, wystąpienia ogniska, a z tym związanych dużych kosztów dla firmy. To, co ważne, działając w warunkach niepewności naukowej, bo niestety tak to wygląda, wirus jest nowy, cały czas trwają badania dotyczące samego wirusa, jak i efektów stosowanych działań zapobiegawczych, niezbędne jest stałe monitorowanie aktualnych wytycznych i rekomendacji naukowców, badań naukowych. To musi być nasz podstawowy zakres, który weryfikujemy i na którym się opieramy. Tu nie może być działań, które nie są sprawdzone, które nie są rekomendowane, które są ad hoc na próbę, bo zbyt duże jest ryzyko i zbyt duże konsekwencje może ponieść firma, gdy nasze decyzje opieramy na decyzjach, które są intuicyjne, niepoparte aktualnymi doniesieniami również ze świata medycyny. Zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym eliminuje niepewność. Ta niepewność to dla menadżera, myślę, najgorsza możliwość, jaka istnieje. Menadżer nie może koncentrować się i jak gdyby czekać na to, że wystąpi jakieś zdarzenie. Nie może koncentrować się na zmianie przebiegu procesu, który już nastąpi, ale musi to ryzyko epidemiologiczne wpleść, mieć w głowie i ono musi być już na samym początku kształtowania i podejmowania wszelkich decyzji w firmie. Tylko w ten sposób menadżer będzie miał świadomość, że wpływa na tą profilaktykę i jego działania nie są tylko reagowaniem na skutki, tylko ma możliwość oddziaływania wcześniej, zrobienia krok wcześniej, tak żeby móc zadziałać profilaktycznie. Elementy procesu zarządzania to trzy główne procesy. Na pierwszy składa się dokonanie krytycznej oceny ryzyka. Każdy przedsiębiorca, każda osoba zarządzająca firmą powinna dla efektywnego zarządzania powinna dokonać takiej oceny dla danego przedsiębiorstwa. Dzięki tej ocenie dowie się, jakie są słabe punkty w jego przedsiębiorstwie, co może się zdarzyć, dlaczego. Należy przyjąć nawet najbardziej czarne scenariusze, określić sobie, jakie może to przynieść konsekwencje i jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, no i to, jakie to ryzyko może mieć wpływ na działalność operacyjną. Musimy tutaj brać pod uwagę dwa rodzaje czynników, jakie to ryzyko niosą ze sobą. Są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. O ile na te wewnętrzne jesteśmy w stanie reagować, bo to są nasze procedury, nasze systemy zabezpieczające, nasze postępowanie świadome i odpowiedzialne w pracy, to niestety czynnikami zewnętrznymi jest czynnik ludzki, pracownik, który wychodząc poza miejsce pracy, żyje jak gdyby już w sposób oddzielny, nie mamy na to wpływu, tak naprawdę możemy jedynie budować świadomość naszych pracowników, natomiast to jakby minimalizuje ryzyko wystąpienia zakażenia, ale niestety to ryzyko jest i zawsze będzie. I jakby tutaj żadne działania w 100% nie zlikwidują tego ryzyka. Natomiast mając świadomość, że mimo najlepszych działań, wykorzystania najnowszych wytycznych i rekomendacji, jakie istnieją na dany moment w Polsce, w świecie, zawsze może zdarzyć się ten przypadek, że pojawi się ktoś, kto spowoduje pojawienie się tego zakażenia u nas w pracy. Dlatego też musimy sobie oszacować to ryzyko, ustalić granice ryzyka. I tu każda firma indywidualnie, jakby biorąc pod uwagę swoją specyfikę działalności, swoją politykę, strategię, to jakby jest podstawą do oszacowania ryzyka. Ja w kolejnym slajdzie przedstawię Państwu taką przykładową kalkulację, ale dzięki temu firma jakby określa te granice, które są akceptowalne, jeśli chodzi o ryzyko i te, które są nie do przyjęcia.
Kolejnym, jak gdyby, jeśli już mamy oszacowane ryzyko, wiemy, na co możemy sobie pozwolić, a co absolutnie jest zbyt dużym ryzykiem, podjęcie decyzji odpowiedzialnego menadżera do wyboru tych narzędzi, które pozwolą nam aktywnie sterować, minimalizować ryzyko. Wspomniana kalkulacja jest to kalkulacja zaczerpnięta od jednego z naszych ekspertów. Przedstawia ona firmę produkcyjną. Założenie jest takie, że mamy 350 pracowników. Mamy tutaj rok. Po prawej stronie widzimy koszty, które ja bardziej bym nazywała jednak kosztami inwestycyjnymi, bo są to koszty, które jakby są dedykowane pracownikom i ich całorocznej ochronie, działaniom, które są prewencyjne, profilaktyczne, mają na celu utrzymanie wiedzy pracodawcy o każdym pracowniku codziennie, jaki jest jego stan zdrowia i jaki jest stopień zagrożenia, jakie jest ryzyko, że ten pracownik może przynieść do naszego miejsca pracy wirusa i spowodować duży problem. Są to koszty, na które składają się badania, screening co 3 miesiące. Tutaj zakładamy, oczywiście jest to zawsze decyzja indywidualna firmy, ale załóżmy, że jest to firma, która zaakceptowała badania przesiewowe co 3 miesiące. Do tego mamy opłatę abonamentową, jest to dostęp do aplikacji telefonicznej, w której codziennie pracownik odnotowuje informacje, odpowiada na zadane pytanie, odnotowuje informacje o swoim stanie zdrowia, ale również odpowiada na pytania, które pozwalają ocenić stopień ryzyka, jakie ten pracownik niesie. Dzięki temu można wcześniej zareagować. Jeśli aplikacja pokazuje nam, że pracownik jest bezpieczny, wszystko w porządku, pracownik przychodzi do pracy, pracuje, ale jeżeli pokaże się sytuacja taka, że pracownik miał kontakt z osobą, która na przykład miała objawy koronawirusa, to wtedy jest alert, aplikacja podpowiada i pracownikowi i daje informacje do pracodawcy, że ten pracownik powinien poddać się czy badaniu, czy izolacji do czasu uzyskania wyniku, tak żeby nie stanowić zagrożenia dla pozostałych współpracowników i dla firmy. To są koszty, które rocznie szacuje się przy 350 osobach na poziomie 271 tysięcy. Gdy początkowo osoba zarządzająca widzi taki koszt, no to przeraża się. Natomiast trzeba patrzeć na to właśnie jako na inwestycję, bo dzięki temu kosztowi, spójrzmy teraz na lewą stronę naszej kalkulacji. Tu przedstawiona jest produkcja roczna danej firmy, czyli 15 milionów sztuk danego produktu. Mamy przeliczoną marżę. Jeśli założymy, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, wystąpienia właśnie tego ogniska w danej firmie szacuje się na 30%, takie są tutaj jakby eksperckie szacowania, biorąc pod uwagę, że czeka nas, no już jesteśmy świadkami wzrostu zachorowań, że czeka nas jesienna ponowna fala wzrostu zachorowań, że mamy odmrażane pewne obostrzenia. Te 30% to jest to prawdopodobieństwo, że to zdarzenie w ciągu roku wystąpi. Co za tym idzie, mamy 14 dni, kiedy nasi pracownicy nie pracują, kiedy tracimy przychody. I tutaj kalkulacja pokazuje nam, że razem w ciągu roku jesteśmy stratni 875 tysięcy w momencie, kiedy mamy właśnie taką 14-dniową wymuszoną kwarantannę. I teraz dzięki inwestycji, którą są właśnie poniesione koszty na prewencję, na profilaktykę, szacujemy redukcję prawdopodobieństwa tego zdarzenia do 70%. To są naprawdę bardzo duże liczby. Oczywiście ta redukcja jest uwarunkowana również odpowiedzialnym postępowaniem, zastosowaniem się do procedur i najnowszych, najlepszych praktyk, jakie są rekomendowane, no ale również tej profilaktyce, za którą tutaj przedsiębiorca zapłacił 271 tysięcy rocznie, ale ta kwota, którą odzyskujemy, czyli te 70% z tego utraconego przychodu rocznego, to jest kwota 613 tysięcy. Mamy tutaj wskaźnik odzyskanych, wskaźnik ROI, który jak gdyby pokazuje nam procentowy jakby zysk z tych poniesionych nakładów, kosztów na działania prewencyjne.
i odzyskujemy 228% tego, co ponieśliśmy, tych kosztów, więc są to naprawdę bardzo obrazowe dane, które pokazują, że i udowadniają to, co w medycynie jest znane od zawsze, że profilaktyka, mimo że nie jest najtańsza, ale jest zawsze bardziej ekonomicznie opłacalna niż leczenie, niż reagowanie, znaczy niż jakby poniesienie konsekwencji, które są nieodzowne w momencie, kiedy dane zakażenie pojawi się w danej firmie i kiedy trzeba sobie z nim poradzić, bo niestety utracimy możliwość uzyskiwania przychodów. Oczywiście jeszcze są dalsze konsekwencje za tym idące, łącznie z koniecznością ograniczenia działalności firmy, czy niestety nawet jej zamknięciem. Więc rekomendujemy, żeby każdy menadżer jakby wziął pod uwagę to, że działania prewencyjne przynoszą zyski, przynoszą realną korzyść, która niezwykle jak gdyby jest ważna dla firmy, która daje poczucie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa w tych jakże trudnych i mało stabilnych epidemiologicznie czasach. Kolejnym slajdem chciałam Państwu przekazać rekomendowane narzędzia, które właśnie w ten bezpośredni sposób mogą oddziaływać na oszacowane przez każdego menedżera w każdej firmie ryzyka wystąpienia zakażenia. Są to narzędzia, które również firma EpiExpert kompleksowo oferuje swoim klientom. One mogą być stosowane oddzielnie, mogą być stosowane łącznie, to wszystko zależy od tego, jak firma oszacuje swoje ryzyko, na jakim poziomie jest w stanie podjąć to ryzyko. Może tutaj od początku króciutko omówię. Dostępne na rynku są audyty infrastruktury, ale również procedur. Jeśli firma z racji swojej specyfiki branży do tej pory miała procedury, które w pewien sposób epidemiologicznie ją zabezpieczały, jakby przyszedł nowy wirus, nowa rzeczywistość i audyt również weryfikuje, czy te procedury, które już są, czy są wystarczające. Jeśli nie, w wyniku takiego audytu mogą powstać rekomendacje stworzenia nowych procedur. Również takie procedury dla firm są tworzone i jakby tutaj mamy pokazane słabe punkty, jakie dana firma, która przychodziła audyt, ma i rekomendowane rozwiązania, które minimalizują ryzyko w tych punktach, które zostały zdiagnozowane. Kolejnym to jest indywidualna analiza stopnia zagrożenia u każdego pracownika. To jest taki pogłębiony wywiad epidemiologiczny, na podstawie którego po wypełnieniu przez pracownika już możemy oszacować, że ta osoba na przykład jest bezpieczna, bo nie ma objawów i jej zachowanie jest na tyle odpowiedzialne i świadome, że nie stanowi zagrożenia dla innych współpracowników, dla firmy, ale jeśli w wyniku odpowiedzi okaże się, że na przykład była w rejonie, gdzie jest bardzo silny wzrost zachorowań, to w wyniku tej oceny możemy mieć już informację, że na przykład tą osobę należy poddać weryfikacji kontrolnej, wykonać u niej badanie, żeby potwierdzić bądź wykluczyć to ryzyko, które ona ze sobą niesie. Kolejny punkt, dostępne na rynku testy, o którym dr Marcin Zawadzki szeroko opowiedział. Testy są jak gdyby tutaj podstawowym narzędziem do tego, żeby wykluczyć te osoby, te jednostki, które zagrażają bezpieczeństwu w danej firmie i faktycznie tutaj firmy z tego bardzo, bardzo chętnie korzystają. Kompleksowa opieka abonamentowa. To jest to, o czym wspomniałam podczas omawiania slajdu z kalkulacją. To jest właśnie aplikacja, dzięki której pracownik jest na bieżąco monitorowany pod kątem epidemiologicznym, dzięki której pracodawca ma codzienną świadomość tego, jak pracownik, jakie jest jego ryzyko i może reagować odpowiednio wcześnie, unikając sytuacji trudnych, w których reakcja już jest trudna i tak naprawdę trzeba jakby minimalizować skutki, a nie da się skutecznie zapobiec. No i
kolejnym etapem, elementem, z których można skorzystać i które są dostępne na rynku, to są urządzenia, systemy do sanityzacji, do dezynfekcji pomieszczeń. Są to również na przykład kamery, które mają możliwość pomiaru temperatury, kamery, które mają możliwość identyfikacji, czy osoba wchodząca do danego pomieszczenia na przykład ma maseczkę, czy nie ma maseczki. Jest bardzo szeroka oferta usług na rynku i tutaj firmy częściowo sobie z tego korzystają. Natomiast to, co wyróżnia firmę EpiExpert, to to, że my wszystkie te zakresy, te dostępne rozwiązania mamy możliwości do zrealizowania. My zarówno doradzamy, jak i pomagamy operacyjnie zrealizować rekomendacje czy zalecenia, które powstaną na przykład w wyniku określenia słabych punktów i tych miejsc, które należy dodatkowo zabezpieczyć. Na koniec chciałabym Państwa pozostawić, Państwa, którzy mają wpływ na zarządzanie w swoich firmach, pozostawić z takim zapytaniem. Państwa firma jest bezpieczna? Czy jest gotowa na przyjście tego właśnie wzrostu zachorowań? To bardzo ważne. Warto sobie na nie odpowiedzieć, bo od tego poczucia i jakby od tej odpowiedzi ważne jest bezpieczeństwo i świadomość również, że to jest bezpieczeństwo indywidualne każdej osoby zarządzającej. I tutaj jakby rekomendowałabym przemyślenie sobie tego zakresu i w momencie, kiedy poczulibyście Państwo jakąkolwiek tutaj niepewność, sięgnięcie porady ekspertów, którzy pomogą, doradzą i dadzą jakby możliwość wybrania tych rozwiązań, które dla konkretnej firmy będą najlepsze i które będą w stanie w przypadku problemu, w przypadku na to roszczenia, ochronić Państwa i udowodnić, że zrobiliście Państwo wszystko, co było można, że dopełniliście należytej staranności. Jeśli się zdarzy przypadek, oczywiście tak może być, natomiast z Państwa strony jakby postępowanie było jedyne, właściwe i rekomendowane. Dziękuję Państwu bardzo, a teraz oddaję głos kolejnemu prelegentowi, panu profesorowi. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, rozumiem już, że wszystko jest ok. Dzień dobry, proszę Państwa, jestem architektem, który od 20 lat zajmuje się projektowaniem głównie obiektów medycznych, użyteczności publicznej, ale są to głównie szpitale, obiekty senioralne. Mówię o tym dlatego, że zadania, które w tej chwili wykonujemy w ramach naszej firmy, są troszeczkę różne od tego, czym zwykle zajmuje się architekt. Mianowicie badamy istniejące obiekty, w których następują procesy pracy pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. To, że projektujemy szpitale, dało nam wiedzę, w jaki sposób postępować z procedurami w budynkach tak zwanych czystych. Dla nas jest rzeczą naturalną badanie ścieżek chodzenia pracowników, pacjentów, badaniem poziomu czystości pomieszczeń, dbaniem o infrastrukturę i instalacje w budynkach, tak żeby nie pozostawiać żadnego ryzyka rozprzestrzeniania się niechcianych patogenów. Obecnie tym głównym patogenem jest COVID, natomiast wszystkie nasze prace mają na celu poprawienie bezpieczeństwa pod kątem także innych drobnoustrojów. To, co Państwo widzicie na tym pierwszym slajdzie, to jest szpital, który zaprojektowaliśmy dla wojska na szaserów, szpital modułowy, który miał być szpitalem jednoimiennym. Projekt został wykonany, natomiast nie było decyzji o zbudowaniu tego szpitala. Dało nam to jednak ogromną wiedzę, mianowicie pracowaliśmy z lekarzami, którzy w Bergamo w ramach misji wojskowej leczyli pacjentów chorych na COVID. Oni dokładnie nam powiedzieli, gdzie są największe ryzyka rozprzestrzeniania się tego wirusa, gdzie się można zakazić, gdzie to ryzyko jest mniejsze i jak postępować w obiekcie, w którym może być sytuacja zagrożenia wirusowego.
Stworzyliśmy pewne narzędzie, które ma na celu po pierwsze zdiagnozowanie, jak niebezpieczne jest środowisko pracy, i potem drugim etapem jest stworzenie pewnych wytycznych, które mają to bezpieczeństwo poprawić. Chciałem Państwu powiedzieć dosyć krótko o właśnie tej metodzie, czyli chciałem omówić metody poprawy bezpieczeństwa w budynkach na podstawie tego naszego pomysłu, naszego narzędzia, które bazuje na stworzeniu pewnych kategorii użytkowników i zbadaniu ich wzajemnych interakcji. To, co moi poprzednicy mówili o możliwości zakażenia i te bardzo dobrze pokazujące to schematy, wyraźnie pokazywały, że do zakażeń dochodzi głównie w pomieszczeniach zamkniętych, czyli w budynkach, czyli w tej przestrzeni, którą my się zajmujemy. Pierwszą taką stosunkowo najłatwiejszą metodą poprawienia bezpieczeństwa w budynkach jest stosowanie wszelkich metod technicznych, czyli po pierwsze badanie temperatury użytkowników, tutaj akurat jest szpitala, czy też wszystkich innych osób wchodzących do obiektu. Testowanie, o czym była już mowa. Wprowadzanie lamp UV ozonowania, dekontaminacji powietrza, przy czym trzeba rozróżnić te metody. My rekomendujemy dekontaminację powietrza poprzez takie specjalne filtry plazmowe, które wciągają powietrze do środka, tam je oczyszczają i wypuszczają powietrze już bezpieczne. Lampy UV mają dużą jednak wadę, taką, którą każdy użytkownik może sam sobie ocenić, mianowicie rzucają cień. We wszystkich miejscach, do których to światło nie dociera, patogeny sobie żyją dalej bez żadnych problemów. Także żeby skutecznie stosować lampy UV, trzeba by było je przestawiać. Można stosować oczywiście lampy mobilne, ale jest to dosyć kłopotliwe. Dosyć kłopotliwe jest też ozonowanie. Wymaga też opróżnienia budynku i stosowania bardzo rygorystycznych procedur stosowania tej metody. Także my zalecamy stosowanie tych filtrów opartych na rozwiązaniach plazmowych, które w szpitalach już od jakiegoś czasu są stosowane. Kolejne te metody to są oczywiście metody pozwalające na bezkontaktowe mycie rąk, dezynfekcję indywidualną. Stosujemy przegrody wydzielające zarówno stanowiska pracy, jak i drogi dochodzenia do stanowisk pracy. Znaleźliśmy też na rynku bardzo ciekawy produkt, lakier, którym pokrywa się wszelkie naturalne i sztuczne powierzchnie, takie jak klamki, poręcze, biurka, który za pomocą tlenu singletowego dezynfekuje prawie przez rok bez większego problemu wszystko, co na tej powierzchni się pojawia. To, co wydaje nam się kluczowe, to jest poprawa bezpieczeństwa poprzez metody projektowe, tak to nazwaliśmy, czyli dokładne określenie, co w takim budynku się odbywa, jak ludzie chodzą, z kim się spotykają, jak pracują i jak można to poprawić w kontekście bezpieczeństwa sanitarnego. Czyli po pierwsze robimy wykresy ruchu wszystkich kategorii użytkowników, dzielimy użytkowników na tych, którzy mają kontakty z klientami, na tych, którzy nie mają tego kontaktu w ogóle, bądź też takich, którzy do tej pory mieli, ale możemy to przeprojektować tak, żeby te kontakty nie były bezpośrednie, tylko za pomocą na przykład kamer, mikrofonów, bądź też przegród szczelnych. Proponujemy rozwiązania takie, które czasami są bardzo tanie w realizacji, a czasami wymagają pewnych nakładów, na przykład poprzez stworzenie nowego wejścia, poprzez rozdzielenie ruchu do obiektu, poprzez stworzenie nowego miejsca parkingowego, czy też rozdzielenie miejsc parkingowych, tak żeby pewne grupy ludzi mogły wchodzić osobnymi wejściami i nie kontaktować się z innymi grupami ludzi. To ogranicza ryzyko stworzenia tej kwarantanny dla całego zakładu pracy, tak żebyśmy wiedzieli w razie czego, kto z kim się kontaktował i zapewnili bezpieczeństwo dla wszystkich innych użytkowników danego obiektu. Te kategorie, o których mówiłem, wydają nam się kluczowe dla po pierwsze zrozumienia procesów zachodzących w danym budynku, a po drugie dla stworzenia jakiegoś planu, który poprawi bezpieczeństwo działania po tych audytach i po wprowadzeniu wszystkich procedur, którymi zajmuje się EPI Expert. Czyli staramy się dobrze zrozumieć, jak pracują
jak pracują tak zwani pracownicy stacjonarni, którzy głównie przebywają w jednym miejscu, jak pracują pracownicy mobilni, którzy poruszają się po całym obiekcie, czy mamy pracowników okresowych, czy to są ci sami cały czas, czy agencje pracy zmieniają swoich pracowników wysyłanych do danego zakładu pracy, czy mamy pracowników umów krótkoterminowych, czy można ich w jakiś sposób odizolować od tych, którzy pracują na stałe, jak zorganizować wejścia do budynku, z kim mają się kontaktować pracownicy firm zewnętrznych, takich jak na przykład firmy sprzątające, firmy dbające o poziom techniczny budynku, i jak postępować z pracownikami firm zewnętrznych wysyłanymi w jakimś konkretnym celu do danej firmy. Staramy się za każdym razem przeprowadzać tych pracowników przez pomiary temperatury, poprzez wejścia tak zwane bezpieczne, gdzie ich przebywanie nie daje ryzyka kontaktu z osobami pracującymi na stałe. Za każdym razem jest to praca indywidualna z danym budynkiem, ponieważ musimy brać pod uwagę także konteksty bezpieczeństwa pożarowego, no i konteksty oczywiście budynku. Do każdego niemalże zakładu pracy mamy wejścia osób odwiedzających. I te wejścia wydaje się, że należy szczególnie monitorować, a w miarę możliwości eliminować. Trzeba przeanalizować, czy te wszystkie spotkania, które do tej pory były organizowane, czy w sytuacji epidemii dalej są konieczne, czy goście zapraszani mają przechodzić przez całe biuro, czy mogą wchodzić tylko w jedną strefę, może należy zrobić strefę mieszaną, tak to nazwaliśmy, czyli takie specjalne pomieszczenia, do których wchodzą osoby zapraszane i do nich dołączają już rekomendowani pracownicy. Jak zorganizować dostawy do biura? Od tych najprostszych typu papier, po bardziej skomplikowane, jeżeli zakłady pracy coś produkują, jeżeli potrzebują dostaw różnych towarów, czy też dostaw nawet usług. Jak zorganizować wywozy? I znowu te wywozy od najprostszych, typu opróżnianie koszów na śmieci, kto to robi, kiedy to robi i czy ma kontakt z pracownikami, poprzez wywozy już elementów wyprodukowanych w danej firmie. Te wszystkie kategorie nanosimy na zrobiony przez nas trójwymiarowy model obiektu i staramy się zbadać ich wzajemne interakcje, tak żeby dokładnie zorientować się, jakie mamy warunki pracy. Tutaj dałem przykłady różnych kategorii pracowników, tak jak mówiłem już o tych mających kontakt z klientami, bez kontaktu z klientami. Co warto zauważyć, pracownicy rejestracji, którzy do tej pory byli tą pierwszą linią kontaktu z osobami przypadkowymi wchodzącymi do obiektu, w tej chwili poprzez wydzielenia i poprzez zabezpieczenie ich miejsca pracy mogą być uważani za pracowników bez kontaktu z klientami, ponieważ przejrzyste wydzielenia, kamery, mikrofony, głośniki powodują, że właściwie można wyeliminować absolutnie ryzyko przenoszenia patogenów. Bardzo ważnym elementem jest przemyślenie i być może na nowo przeprojektowanie i skonstruowanie wzajemnych interakcji pracowników z różnych działów. Te kontakty, które kiedyś były naturalne poprzez chodzenie od jednego biurka do drugiego, bądź też od jednego pomieszczenia do drugiego, prawdopodobnie w większości mogą być wyeliminowane. Informatycy, którzy pomagali z awariami komputerów, mogą zamiast chodzić do danych miejsc pracy, mogą to robić albo po godzinach, albo te ich przedmiot pracy, czyli zepsute komputery, mogą przez dedykowaną osobę być przenoszone do danego miejsca, po czym osoba wychodzi i wchodzi informatyk, który w ten sposób nie ma już kontaktu z innymi pracownikami. To jest przykład myślenia o każdym ruchu, który odbywa się w danym budynku. I tak naprawdę nie można pominąć żadnego. Po to, żeby ta analiza była skuteczna, my musimy przebadać każdą kategorię pracownika i każdy ruch, który wykonuje on w firmie od wejścia poprzez cały dzień pracy, aż po wyjście z tej pracy. I dobrze by było, żeby nie było tam nic przypadkowego i żeby cała jego obecność w pracy była monitorowana i zarejestrowana. Robimy sobie na podstawie tych analiz takie właśnie wykresy ruchów, patrzymy, gdzie one się przecinają, gdzie można je rozdzielić, gdzie
te ruchy są jak gdyby zamykane, czyli wchodzi się do jednej strefy i nie ma możliwości przejścia do kolejnej. Tak jak mówię, w projektowaniu szpitali jest to dla nas naturalne, że są takie strefy, do których mogą wchodzić tylko i wyłącznie uprawnione osoby i są strefy, do których nie może wchodzić niemalże nikt ze względu na zakażenie, na możliwości zakażenia. I te same metody bardzo dobrze przekładają się na analizę właściwie wszystkich miejsc pracy. Z tego powstaje dosyć dokładny projekt pokazujący wszystkie stanowiska pracy, wszystkie ruchy, wszystkie wykresy kategorii pracowników, o których mówiłem, z opisaniem dokładnie pomieszczeń i stref, do których oni mogą wchodzić bądź nie mogą wchodzić, łącznie z rozgraniczeniem na przykład taką czerwoną linią strefy bezpiecznej od strefy niebezpiecznej. Potem, żeby to zaimplementować, należy też bardzo dokładnie poinformować pracowników, gdzie mogą wchodzić, gdzie nie mogą, na które piętra wchodzą dane kategorie pracowników, na które nie. Przy dużych firmach, a robimy takie audyty dla firm zajmujących czasami po kilka pięter w dużych biurowcach, jest to bardzo istotne, ten wayfinding i oznaczenie, kto gdzie może chodzić, kto gdzie nie powinien, ale głównie chodzi o to, żeby się ludzie nie gubili, bo całe nasze projektowanie może być zniweczone poprzez jedną osobę, która się zgubiła i weszła tam, gdzie nie powinna i nie było tego, tej blokady wejścia. Podsumowując, główne cechy budynku post-covidowego to jest budynek bezpieczny pod kątem kontaktów międzyludzkich. Poprzez zastosowanie procedur, poprzez badanie ludzi wchodzących, badanie pracowników, to już tym zajmuje się EpiExpert, ale naszą rolą jest sprawdzenie, czy te osoby przebadane pracują w bezpiecznym środowisku i czy nie spotykają się z osobami, które są nieprzebadane. Mieliśmy tutaj taki case magazynów logistycznych bardzo wielkich, gdzie kierowcy z całej Europy właściwie mieli kontakt z pracownikami magazynu. Poprzez przeprojektowanie stref logistycznych mogliśmy to tak zrobić, żeby ci kierowcy przebywali w całkiem przyjemnych pomieszczeniach z węzłami sanitarnymi, ale bez kontaktu z pracownikami magazynu. Czyli uznaliśmy, że pracownicy magazynu są taką grupą bezpieczną, którzy pracują sobie wewnątrz magazynu, są poddawani wszystkim procedurom klasycznym właśnie dla jednego miejsca pracy, natomiast wszystkie osoby przyjeżdżające i wyjeżdżające z tego magazynu są traktowane jako osoby potencjalnie ryzykowne i zaprojektowaliśmy tak to, żeby tego ryzyka nie było, żeby nie było żadnego bezpośredniego przebywania dwóch takich osób w jednym zamkniętym pomieszczeniu, czyli miejsca, które jest potencjalnie najbardziej niebezpieczne pod kątem zarażeń wirusem SARS. I wydaje mi się, że jest to, zaraz zostanie to zrobione, jest to niezbyt drogie, natomiast bardzo skuteczne w eliminowaniu tego typu ryzyk. Czyli te bariery i wydzielenia potrafią tak zmienić biuro, nie ograniczając jego funkcjonalności, bądź w minimalnym stopniu ograniczając jego funkcjonalność, natomiast w dużym stopniu zwiększając bezpieczeństwo działań w takim budynku. Czyli podsumowując, zajmujemy się głównie zrozumieniem procesów pracy, zdiagnozowaniem działania takiego obiektu i wspólnie z zarządem danej firmy ustalamy nowe procedury pracy. Rekomendujemy czasami rozdzielenie biurek, czasami stworzenie pewnych stref, często stworzenie wydzieleń, często rekomendujemy rozdziały czasowe, wejść, wyjść. I wszystkie te procedury zastosowane naraz w naszej ocenie, no ale też w ocenie naszych klientów, przyniosą znaczne ograniczenie ryzyk. Pewnie w 100% się ich nie da wyeliminować, ale nawet na tym przykładzie rejestracji, o którym mówiłem, gdzie wydzielenie pracowników rejestracji poprzez przegrody, na przykład szklane, w 100% szczelne, no wydaje nam się, że niemal 100% ogranicza ryzyka, które kiedyś były bardzo duże, bo była rozmowa recepcjonisty bądź recepcjonisty twarzą w twarz z osobą przychodzącą z ulicy. Króciutko na temat właśnie poprawy metodami projektowymi. Starałem się Państwu to opisać. Oczywiście, jeżeli są pytania, bardzo proszę. Także dziękuję bardzo. Halo?
mamy jakieś drobne problemy techniczne. Mam nadzieję, że bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość. Troszeczkę nam się tutaj nasz czas przesunął, ale też i tematy są bardzo obszerne. Chcieliśmy je przedstawić Państwu jak najbardziej szczegółowo. To widzę, że już dostępne, więc ustępuję miejsca. Zapraszam. Bardzo dziękuję wszystkim moim poprzednikom. Ja tak w skrócie, bo już w zasadzie Ania chyba wszystko powiedziała, ale najpierw opowiem trochę o tym, co robimy jako EPI Expert, jak możemy Państwa wesprzeć, a potem odpowiem na wszystkie pytania. Tak jak Ania już powiedziała, mamy takie cztery filary naszej działalności: audyty infrastruktury, audyty procedur i przygotowywanie procedur. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, regularne testowanie pracowników na przeciwciała, na antygen, na PCR. Szkolenia dla pracowników i cztery, codzienna ocena ryzyka w aplikacji, też o tym odpowiem, też było na ten temat pytanie. Jeśli chodzi o procedury, już o tym opowiadaliśmy, bardzo ważna sprawa zarówno z punktu widzenia prewencji, jak i zarządzania kryzysem. Opracowaliśmy już wiele tego typu procedur, tutaj taki przykład akurat z kancelarii adwokackiej, z którą współpracujemy. Bardzo dobre, bardzo pomocne, bardzo cenione przez pracowników. O testowaniu opowiadaliśmy, więc nie będę mówił. Praktyczne szkolenia dla pracowników, które wpajają im te nowe zachowania i tą potrzebę stosowania się do tych zachowań dla siebie i dla bezpieczeństwa innych. I nasza aplikacja, która pomaga wszystkim użytkownikom tak naprawdę zinternalizować właśnie te nowe zachowania. Ona jest oparta tak naprawdę na ankietach, które każdy sam wypełnia codziennych. Ankiety są oparte na pytaniach o objawy, potencjalne objawy choroby, o kontakty, w zasadzie o ilość, o liczbę tych kontaktów i bliskość tych kontaktów zgodnie z tą matrycą 2x2, pamiętacie Państwo? I trzecia sprawa to o zachowania, które potencjalnie narażają nas ryzyko typu obecność w restauracjach, obecność w miejscach zamkniętych przez dłuższy czas, noszenie bądź nienoszenie masek ochronnych itd. To są ankiety wyłącznie deklaratywne, nie zbieramy innych danych, są to wyłącznie rzeczy, które każdy deklaruje sam. Oczywiście według tego, co odpowie, jest to dla naszego interesu, żeby odpowiedzieć prawdziwie. Aplikacja potem mówi, jak wysokie jest nasze ryzyko na podstawie naszych zachowań w ostatnich dniach, na podstawie naszych objawów, na podstawie tego, jakie kontakty mieliśmy w tych ostatnich dniach. Czyli jest taka na koniec dnia liczba, która mówi nam, ok, mamy trochę wyższe ryzyko, mamy dużo wyższe ryzyko, bardzo wysokie ryzyko. I co w takim razie zrobić? I tutaj to ryzyko jest zarówno z punktu widzenia tego, co my robimy, ale też co dzieje się wokół nas, czyli jeżeli mieszkamy, czy odwiedzamy okolice, w których jest akurat bardzo dużo zakażeń, to tam ryzyko jest dużo wyższe, nawet jeżeli nie wsiadamy do autobusu na godzinę, a tylko idziemy do Żabki kupić sobie wodę. Aplikacja pomaga potem zarządzić tym, co się z nami dzieje i jak sobie z tym poradzić. Czy zostać w domu, czy zamówić test, czy przeprowadzić szkolenie, przypomnieć sobie pewne rzeczy. Także bardzo taka intuicyjna i pomocna. W skrócie to, co pomagamy, myślę, firmom, to już Ania też na początku mówiła, pomagamy zachować ciągłość biznesową, zmniejszamy ryzyko kwarantanny pracowników i potencjalnego całkowitego zamknięcia zakładu pracy na pewien czas. Redukujemy ryzyka reputacyjne, zapewniamy zgodność z najlepszymi praktykami i procedurami. Nasze rozwiązania są dla pracodawców, ale też dla pracowników takim dowodem dołożenia wszelkiej staranności w zabezpieczeniu zdrowia i życia pracowników. Zarządzamy też obawami pracowników w zakresie powrotu do pracy. Więc kompleksowo zarządzamy tym ryzykiem epidemicznym, współpracujemy z firmami z wielu branż, i zachęcamy też Państwa do współpracy i do kontaktu. Odpowiem teraz na pytania, bo jest ich kilka. Pierwsze dotyczyło szczepionki BCG i jej ewentualnego protekcyjnego wpływu. Proszę Państwa, w skrócie, nie ma dowodów na to, że szczepionka BCG
pomaga w nabyciu odporności na koronawirusa SARS-CoV-2. Te badania są prowadzone teraz w Holandii, Australii i Grecji, które mają w jakiś sposób pokazać, czy rzeczywiście jest taki efekt ochronny, bo szczepionka BCG już po samym wprowadzeniu w świecie, bo u nas została rzeczywiście wprowadzona w połowie ubiegłego wieku, natomiast w świecie gdzieś tam na początku raczej tego ubiegłego wieku, już po kilkunastu latach stosowania okazało się, że umieralność okołoporodowa noworodków i umieralność dzieci w pierwszym roku życia zmniejszyła się o prawie połowę bez żadnych innych interwencji, czyli samo wyszczepienie tych dzieci na gruźlicę spowodowało zmniejszenie tej umieralności. Hipotetyzowano, że spowodowane było tym, że było mniej innych infekcji wirusowych górnych i dolnych dróg oddechowych, co zredukowało to ryzyko zgonu. Więc szczepionka BCG rzeczywiście ma pewne działanie protekcyjne wobec innych infekcji wirusowych, górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, więc jest szansa, że rzeczywiście ma pewne działanie protekcyjne. Jest wiele hipotez, dlaczego mogłaby mieć to działanie, bo nie wiadomo, czy ona ma działanie protekcyjne dla osób dorosłych, czy raczej ma działanie protekcyjne dla dzieci, które szybko zwalczą tą infekcję i nie są wektorem zakażenia. Więc różne hipotezy, poczekajmy, są badania już prowadzone i wiele krajów innych takie badania będzie też wprowadzało. Kolejne pytanie, w jaki sposób odbywa się monitorowanie stopnia zagrożenia u każdego z pracowników? Myślę, że już odpowiedziałem, deklaracja, jest to deklaratywne. No, każdy z nas, myślę, że każdemu z nas zależy, żeby być bezpiecznym dla siebie i dla naszych bliskich w domu, dla naszych bliskich w pracy, dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, dziadków i tak dalej. Więc no, ta aplikacja pomaga nam w tym, żeby właśnie to bezpieczeństwo zachować. Znaczy, aplikacja nas nie uchroni, natomiast aplikacja pomoże nam no, taki zrobić rachunek sumienia codziennie i powiedzieć sobie, ok, na ile ja dzisiaj jestem ryzykowny dla innych. Aspekt prawny dotyczący wglądu prawa w dane związane z zdrowiem pracownika. Proszę Państwa, żyjemy w dobie pandemii. Tutaj jest wiele aspektów prawnych związanych z tym, co można, czego nie można. Natomiast w motywie 46 RODO jest takie zdanie, które zacytuję verbatim. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą. Na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się. I tak dalej. Proszę Państwa, więc jest ten fragment, który stanowi potwierdzenie prawnej możliwości odstępstwa od tych dość sztywnych reguł RODO. Oczywiście wszelkie zbieranie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 ustawy o RODO, znaczy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. I oczywiście Państwo jako pracownicy muszą wyrazić na to zgodę. Te dane są przetwarzane wyłącznie w celach ochrony zdrowia i życia pracowników, bo też taki obowiązek ciąży na pracodawcy, żeby zabezpieczyć pracownikom bezpieczne warunki pracy z punktu widzenia ich zdrowia i życia. Tu trochę podobne pytanie odnośnie pomiaru temperatury. No, wyjątkowa, myślę, że trochę zła wola, bo wydaje mi się, że jednak są podstawy do wprowadzenia takich pomiarów. Mówimy o epidemii, mówimy o tym, że zabezpieczamy wszystkich wokół nas przed szerzeniem się tej epidemii, więc no, żyjemy w wyjątkowych warunkach, więc wyjątkowe działania są jak najbardziej pożądane, w tym właśnie screening objawów, który szeroko jest stosowany w całej Europie i Stanach Zjednoczonych, u nas zresztą też, i tak jak cytowałem RODO, ale też wiele innych artykułów, chociażby Konstytucja, która gwarantuje nam właśnie tę ochronę zdrowia i życia.
Czy stałe zmniejszenie ekspozycji na drobnoustroje nie zmniejszy naturalnej odporności u pracowników? Proszę Państwa, no ja myślę, że trudno tutaj mówić, że zachowanie zasad higieny w biurze, czy w domu, czy na ulicy, to akurat będzie przekładało się tak szybko na zmniejszenie naturalnej odporności. Jeżeli byśmy mówili o dzieciakach, takie, które się rodzą od razu, one oczywiście na początku wysysają te przeciwciała z mlekiem matki, natomiast potem ta ekspozycja u nich zwłaszcza jest istotna z punktu widzenia nabywania tej odporności naturalnej. Dorośli już mieli naście lat, ja nawet trochę więcej, żeby tej odporności naturalnej nabyć poprzez ekspozycję na różne drobnoustroje, więc no, myślę, że tutaj spokojnie możemy poradzić sobie z tym, że przez jakiś czas będziemy zachowywać dużo większą higienę niż normalnie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zachęcanie do zdrowego. O, tutaj bardzo fajne pytanie, na które odpowiem, bo widzę, że się pojawiło. Czy lepszego efektu niż projektowanie nie dałoby promowanie budowania naturalnej odporności pracowników, zachęcanie do zdrowego żywienia, uprawiania sportu, suplementacji, pomocy społecznej, nauki itd. Czy zastanawiacie się Państwo skuteczność? Bardzo mi się to podoba, to pytanie. Jak najbardziej tak. Zgadzam się z tą hipotezą. I jak najbardziej jest to w gestii pracodawcy, żeby tego typu działania promować. My też w naszych procedurach, które przygotowujemy, mamy taką sekcję dotyczącą właśnie takiego codziennego, zdrowego stylu życia i zachęcamy pracowników do rzucenia palenia, do codziennego chodzenia te 10 tysięcy kroków, do ograniczania spożywania produktów odzwierzęcych, do suplementacji niekoniecznie, bo tutaj jest, myślę, że sporo kontrowersji. Myślę, że każdy, kto będzie się dobrze odżywiał, wszystkie te minerały, witaminy i inne mikroskładniki będzie dostarczał bez suplementacji. Tutaj jest pytanie, co z identyfikacją i danymi pracownika, którego badanie wyjdzie pozytywnie. No tak, proszę Państwa, tutaj jest kwestia sanepidu i tutaj my już nie zarządzamy takimi działaniami, bo tutaj sanepid wkracza, jeżeli badanie jest pozytywne, jeżeli ktoś ma koronawirusa, to już podlega temu tej opiece, można powiedzieć, czy nadzorowi epidemicznemu, sanitarnemu i te procedury są wtedy wdrażane. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uczestniczenie w webinarze, za pytania, świetne pytania. I teraz mamy krótką ankietę. Bylibyśmy bardzo zobowiązani, gdybyście Państwo ją wypełnili. Oczywiście jest anonimowa, także bardzo zachęcam do wypełnienia. I dziękuję bardzo za uczestniczenie w webinarze. Bardzo Państwu dziękuję za czas, jaki poświęciliście i zostaliście z nami. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na większość pytań, które mogły się pojawić w związku z tym tematem. Zachęcam serdecznie Państwa do śledzenia naszej strony internetowej www.epiexpert.pl, ale również naszych profili na mediach społecznościowych, na LinkedInie. Będziemy tam na pewno publikować wszelkie nowości, informacje o kolejnych wydarzeniach,
na które bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli macie Państwo jakieś większe pytania, wątpliwości, zachęcam również do kontaktu mailowego, telefonicznego. Nasi eksperci podzielą się z Państwem swoją wiedzą i na pewno zarekomendują właściwe, najlepsze rozwiązania. A tymczasem bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.